Jeśli chodzi o infrastrukturę, to nie, bo infrastruktura tutaj była na bardzo dobrym poziomie, jest nadal, więc mówię, no tutaj jest to wszystko w miarę dobrze. Zmienił się oczywiście zarząd, tak, i podejście tutaj ludzi do piłki nożnej. Każdy gdzieś patrzy tutaj w dłuższej perspektywie, każdy gdzieś tutaj chce zarażać optymizmem. Nie mówię, że nie było tego wcześniej, ale myślę, że ten przekaz zarząd, klub, kibice, akademia jest teraz lepszy gdzieś tutaj i w tym dążymy, żeby cała ta społeczność siedlecka i okolice gdzieś tworzyły jedność i funkcjonowały na zasadzie partnerskiej, że to naprawdę wyglądało jak jedna wielka rodzina, a nie, że klub sobie, kibice sobie, akademia sobie. Znaczy, jeśli chodzi o transfery i ocenę poszczególnych zawodników, to myślę, że przyjdzie czas po tej rundzie, a celowo po całym sezonie, bo kontraktujemy zawodników na rok lub dwa, więc tutaj można taką ocenę. Wstępnie myślę, że zawsze może być coś lepiej i zawodnicy mogą dać więcej od siebie w każdym meczu. No mówię, no miejsce też tutaj gdzieś weryfikuje te transfery, ale myślę, że na spokojnie będzie to można ocenić w grudniu po ostatnim meczu z Motorem. Czy tak myślę? Do końca nie jestem przekonany, ale na pewno te mecze będą wyglądały dużo lepiej pod względem jakości i płynności gry, tak? Bo te zespoły jednak chcą otwierać, chcą budować grę, więc i nam to też ułatwi jakoś funkcjonowanie naszego zespołu i realizowanie założeń taktycznych, które w ostatnich meczach no, nie były do końca realizowane i tutaj sobie musimy szczerze powiedzieć, że nie przekładało się to, co było trenowane w treningu, nie przekładało się do końca na grę i funkcjonowanie zespołu, tak jakbyśmy tego wszyscy oczekiwali, trenerzy tak samo jak i zawodnicy. Więc tutaj widzę jakieś zielone światło w tym, że światełko w tunelu, że ten zespół będzie dużo lepiej w tej końcówce funkcjonował.